Witamy Was serdecznie. Już jakiś czas temu mieliśmy okazję dla Was usłużyć. Również dzisiaj chcemy, chociaż tak jak jesteśmy, jest tutaj we dwóch, to jest zaledwie część naszego zespołu, jest nas więcej, ale nie wszyscy mogliśmy być. Jednak zdecydowaliśmy, że tak jak potrafimy, jeśli mamy możliwości we dwóch, to we dwóch chcemy podzielić się z Wami tym, co Bóg uczynił dla nas w życiu, pomimo tego, iż jesteśmy młodzi i może nie przeżyliśmy tyle drastycznych może rzeczy jak niektórzy z Was. Ale prawda jest taka, że Bóg okazał łaskę również i nam. Kiedy miałem 7 lat, tak naprawdę pierwszy raz spotkałem się z treścią Ewangelii. Pierwszy raz usłyszałem o tym, że tak naprawdę wszyscy zgrzeszyli, a zapłatą za grzech jest śmierć, wieczne potępienie. I wtedy też usłyszałem, że jest nadzieja, że jest ktoś, kto przyszedł kiedyś na ten świat i oddał za nas swoje życie, dobrowolnie umarł. To jest Jezus Chrystus, który to cierpienie i śmierć, która tak naprawdę należała się nam, wziął na siebie i w ten sposób przez Jego świętą krew dzisiaj możemy dostępować oczyszczenia i być zbawieni i mieć nadzieję, że po tym życiu tutaj na ziemi wiemy, co nas czeka, że będziemy wiecznie z naszym Panem. To było, kiedy miałem 7 lat, ale od tamtego czasu różnie się potoczyło. Bardzo, bardzo szybko zapomniałem o tym, co przeżyłem. Zacząłem prowadzić bardziej swoje życie, bardziej polegać na sobie. W wieku 14 lat marzyłem wręcz nawet, żeby napić się alkoholu, chociaż Bóg ustrzegł mnie od tego. Dzisiaj Mu za to dziękuję. Jednak byłem zupełnym egoistą, myślałem tylko o sobie. Dużo przeklinałem, źle traktowałem innych w szkole. Nawet biłem się, uważałem się za kogoś takiego dobrego, silnego. A tak naprawdę, kiedy przychodził wieczór, bałem się nawet zasypiać nieraz. Wiedziałem, że robię źle, ale nie wiedziałem w zasadzie, co mogę zrobić, żeby jakoś zmienić swoje życie. Rok później, w wieku 15 lat, zostałem zaproszony na taki zlot chrześcijański, młodzieżowy, gdzie pojechałem dla gimnazjalistów razem z kuzynem i tam jakby na nowo usłyszałem znów Ewangelię. Znów usłyszałem, że i zobaczyłem, w jakim miejscu tak naprawdę się znajduję i że jeśli nie zmienię swojego życia, to tak naprawdę idę na zatracenie i nie ma dla mnie żadnej nadziei. I wtedy była też mowa o nadziei znowu, że jest nadzieja, jaką jest Jezus Chrystus i mogę oddać Mu swoje życie, a On wtedy przebaczy wszystkie moje grzechy. I uczyniłem to wtedy, zrobiłem to naprawdę bardzo szczerze, nawet płakałem wtedy, pamiętam. Nie robiłem tego wśród wszystkich ludzi, ale poszedłem sam na osobności wtedy i to była taka moja szczera modlitwa do Boga, żeby zmienił moje życie. I wtedy to się stało. Nie wiem jak, myślę, że wszyscy, którzy już dokonali tej decyzji, oddając życie Jezusowi, mogą z pewnością potwierdzić, że niesamowity pokój ogarnia człowieka wtedy, kiedy dokonasz takiej decyzji. Ja takiej decyzji dokonałem i dzisiaj wiem, że gdybym tego nie zrobił, to dalsze sytuacje, które potoczyły się w moim domu, w mojej rodzinie, nie wiem jakbym dzisiaj, nie wiem czy w ogóle bym dzisiaj żył, nie wiem jakbym wtedy to zniósł. Ale dzięki Bogu, Bóg daje zwycięstwo w różnych sytuacjach, w różnych chwilach, również pokuszeniach, słabościach. I dzisiaj chcemy o tym również dla Was zaświadczyć, że jest życie pełne nadziei i to życie jest w Jezusie Chrystusie. Może nie przeżyliśmy tego, co Wy, ale życzę każdemu, żebyście mieli taką radość, zupełną radość z życia i życie pełne wolności, radości, nadziei, pewności tego, że wiecie, co Was czeka, że Wasze życie ma naprawdę sens. I pierwsza piosenka, jaką zaśpiewamy, nosi tytuł Życia cel, bo celem naszego życia jest właśnie podążanie za Jezusem, wielbienie Go, dlatego że nikt tak naprawdę na tym świecie, ani mnie, ani Ciebie, nie może kochać tak bardzo jak On, który zdecydował się poświęcić samego siebie aż na śmierć.
stworzony przez Boga i dla Boga. Szukam celu życia i wiem, odnajdę go w nim. On wszystkim, wszystkim dla mnie jest. Nie martwię się już o swoją przyszłość. W jego ręku jest. Więc dziś oddaję mu swe życie. On wszystkim, wszystkim dla mnie jest. Dlatego będę śpiewał mu, ofiarował życie swe. Któż może tak jak Jezus kochać mnie? Będę śpiewał z całych sił, będę wielbił mego Króla chwał. Stworzony przez Boga i dla Boga, szukam celu życia i wiem, odnajdę go w nim. On wszystkim, wszystkim dla mnie jest. Nie martwię się już o swoją przyszłość, bo w jego ręku jest. Więc dziś oddaję mu swe życie. On wszystkim, wszystkim dla mnie jest. Dlatego będę śpiewał mu, ofiarował życie swe. Któż może tak jak Jezus kochać mnie? Będę śpiewał z całych sił, będę wielbił mego Króla chwał. Śpiewał mu, ofiarował życie swe. Któż może tak jak Jezus kochać mnie? Będę śpiewał z całych sił, będę wielbił mego Króla chwał. Coś powiem z mojego życia, krótkie świadectwo, jak to Bóg okazał mi łaskę i miłosierdzie. Chciałbym też powiedzieć o marzeniach, które w moim życiu spełnił. Ja od dziecka byłem osobą wierzącą, zawsze chodziłem do zboru. Rodzice mi mówili o Panu Jezusie, o Panu Bogu. Za dużo problemów nie miałem w szkole, jako to dziecko byłem grzecznym dzieckiem dla rodziców, ale wiedziałem, że jeśli będę miał taki problem, mogę zawołać do Jezusa i On mi na pewno pomoże. Kiedy przeszedłem ten okres nauczania podstawówki i gimnazjum, poszedłem do technikum. No, że orłem nie byłem w szkole, nie uczyłem się za dobrze, to miałem dość duży problem z języka niemieckiego, żeby po prostu zdać do następnej klasy. No i wtedy miałem tam parę jedynek na czysto. Przypomniało mi się, że mogę zawołać do Jezusa i On mi na pewno pomoże. I wtedy też tak uczyniłem. Zawołałem. I chociaż też musiałem zrobić coś od siebie. Na początku nie widziałem efektów, ale później Pan niesamowicie odwrócił całą sytuację i przeszedłem do następnej klasy, ukończyłem technikum, zdałem egzaminy i od tego czasu wiedziałem, że zawsze mogę polegać na Bogu, mogę polegać na Jezusie. Później gdzieś zrodziły mi się marzenia w moim życiu. Chciałem grać na instrumentach właśnie perkusyjnych, na perkusji, ale nie miałem zbytnio takich możliwości, nie miałem pieniążków, rodzice też za dużo nie mieli pieniążków, żeby mi kupić instrument.
I też po prostu gdzieś westchnąłem do Boga. Ciocia mi kiedyś, tu siedząca w drugim rzędzie, powiedziała, że idzie mi to na instrumencie, bo był tu zespół. Byłem bardzo mały i wtedy napomniałem coś rodzicom i rodzice jakoś tam po rodzinie pozbierali pieniążki i kupili mi pierwszy instrument i tak zacząłem grać na instrumentach perkusyjnych, na małych bębenkach, ale gdzieś w głowie miałem, żeby mieć swój zespół, żeby grać na perkusji. Z biegiem czasu potrzebowali tu do zboru perkusisty, więc ja się chętnie zgodziłem. Później jakoś same z siebie pieniążki się znalazły i na dzień dzisiejszy mam już dwie perkusje, elektroniczną, akustyczną. Pan niesamowicie po prostu z nieba posłał pieniążki, z nieba posłał ludzi, którzy uczyli mnie grać. I też mogłem z moim przyjacielem stworzyć zespół, który do dzisiaj istnieje, może teraz w takim troszeczkę mniejszym składzie, ale gramy w składzie sześcioosobowym, zespół się ciągle rozwija. Pan jest naprawdę dobry i jeśli tylko mu zaufacie, on może wam spełnić marzenie, jeśli to jest jego wolą. Miałem nawet też takie marzenie, żeby jeździć w rajdach samochodowych, chociaż to jest bardzo niebezpieczny sport i bardzo kosztowny sport. Pan Bóg mi go spełnił i jeździłem w rajdach samochodowych, byłem pilotem, ale miałem wszystko, co potrzeba. Bardzo rzeczy, które były potrzebne, ubiór sam, to był bardzo kosztowny ubiór. Znaleźli się ludzie, którzy sprzedali mi go za pół ceny. Miałem też pracę, gdzie mogłem sobie na te ubrania zarobić. I chcę wam powiedzieć, że jeśli macie marzenia, że jeśli jest coś w waszym życiu, czego bardzo byście chcieli, nie porzucajcie tych marzeń, zawołajcie do góry, bądźcie cierpliwi, bądźcie wierni Bogu i Pan na pewno was poprowadzi odpowiednią drogą i pomoże wam spełnić te marzenia. Bóg jest naprawdę dobry. Ja jestem młody, może jeszcze mało wiem o życiu, ale ciągle wierzę i te marzenia, które miałem, już mi się spełniły. Mam jeszcze inne. Żonę mam, którą też miałem w marzeniach. I Pan też mi to marzenie spełnił. Dopiero jestem pół roku po ślubie, więc wszystkiego się uczę. Ale stan jest bardzo wspaniały. Nie mieliśmy też mieszkania. Ludzie, którym mówiliśmy o tym, że chcemy się pobrać, mówili mi, że jestem młody, że nie będziemy mieli mieszkania, ale gdzieś w środku miałem taką pewność i Pan mi dawał pewność, że będę miał to mieszkanie, że będziemy mieli gdzie mieszkać. I faktycznie miesiąc przed ślubem się okazało, że mamy to mieszkanie i teraz mieszkamy. I Pan nam błogosławi i wierzę, że tak będzie dalej, ale wiem, że musimy być mocno ugruntowani w Bogu i musimy się Jego trzymać. I wam naprawdę polecam, zawołajcie do Boga, bo Pan ma dla was odpowiedni plan i nie bójcie się marzyć, bo Bóg spełnia marzenia. Niech was Bóg błogosławi. Czas, by już w życiu dawnym swym zmienić coś. Czuję, jak gdzieś głęboko we mnie przemienia. Sprawia, że chcę do Niego dziś zwrócić się. Nie wspominaj już mych grzechów, tego, że zaniedbałem go, lecz wyciąga do mnie rękę swą, ofiarując mi łaskę swą. Chcę powrócić dziś do miłości Twej, która pierwsza była dana mi, którą przecież Ty okazałeś mi, którą wciąż na nowo chcesz mi dać.
za to, że mimo wszystko wciąż kochasz mnie. Chcę naprawdę już Twoim sługą być, oddać Ci już wszystko, by Twa wolność mogła we mnie dłużej trwać. Chcę powrócić dziś do miłości Twej, która pierwsza była dana mi, którą przecież Ty okazałeś mi, którą wciąż na nowo chcę powrócić dziś do miłości Twej, która pierwsza była dana mi, którą przecież Ty okazałeś mi, którą wciąż na nowo chcesz mi dać, którą wciąż na nowo chcesz mi dać. Panie, z pasterzem mym, wspaniałym Ojcem, co dzień troszczy się, w Nim wszystko mam. Pomocą moją jest w Nim moja siła. Mocnym ramieniem swym podnosi, pomaga stać. Miłosierdzie swe okazał nam sam Chrystus Pan. Jezus za mnie życie swoje dał, bym szczęście wieczne miał. Tylko Jezus Panem jest. Błogosławiony Pan jest moim zbawieniem, ucieczką moją, gdy ciężko mi jest. Obrońcą moim On, już się nie boję. Obietnicą oddaję mu życie swe. Miłosierdzie swe okazał nam sam Chrystus Pan. Jezus za mnie życie swoje dał, bym szczęście wieczne miał. Tylko Jezus Panem jest. Miłosierdzie swe sam Chrystus Pan, Jezus za mnie życie swoje dał, bym szczęście wieczne miał, tylko Jezus Panem Amen. Dziękujemy.